te mieszkania tutaj na Oleskiej z racji formuły, powiedzmy, zastosowania do dojścia do własności i też kosztu, który gdzieś i tak jest tutaj ponoszony z racji garażu podziemnego, jest wyposażony ponadstandardowo i to bym powiedział dużo ponadstandardowo. Czyli jak już widzimy tutaj w tym mieszkaniu, mamy praktycznie rzecz biorąc biały montaż, czyli wyłączniki, kontakty, mamy na podłogach położone kafle, panele, również są już zamontowane ostateczne docelowe schody na gotowo tutaj, bo akurat jesteśmy w mieszkaniu dwupoziomowym z antresolą, już jest zamontowana wanna, kabina, umywalka, ale jeżeli komuś się bardzo podoba kolor biały, to w dniu, że tak powiem, podpisania umowy najmu będzie mógł wnieść meble, powiesić przysłowiowy kapelusz na gwoździu i zacząć mieszkać. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie jeszcze rok temu stały ruiny, było błoto, tworzył się samoistny dziki parking. W chwili obecnej mamy wspaniałą realizację budynku mieszkaniowego zaprojektowanego przez opolskich architektów, wybudowanego przez opolskie firmy. Jako inwestor tutaj występuje miasto za pośrednictwem naszego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i to jest bardzo ciekawa oferta. Nam zależało właśnie na tym, żeby ta realizacja była przeprowadzona przez miasto, w związku z tym, że chcieliśmy to miejsce, które znajduje się naprzeciwko uniwersytetu, żeby było miejscem zagospodarowanym po prostu atrakcyjnie, też z korzyścią dla mieszkańców. Są jeszcze miejsca, zachęcam do tego, żeby mieszkania tutaj wynajmować. Tutaj mamy od 28 metrów najmniejsze mieszkanie do 98 metrów największe mieszkanie. Większość mieszkań gdzieś tam znajduje się w przedziale po około 38-50 metrów. Na takie mieszkanie jest największe zapotrzebowanie, największe zainteresowanie na rynku. Szacujemy, że na starcie, jak rozpoczniemy eksploatację tego budynku, ten koszt będzie wynosił około 25 zł za metr kwadratowy, co przy, powiedzmy, 40-metrowym mieszkaniu da nam kwotę około 1000 zł. Ale w tym już się zawiera czynsz, wszystkie opłaty eksploatacyjne, w sensie budynku, nie mówię o mediach, plus spłata kredytu, mówiąc tak ogólnie, na około 50% wartości mieszkania, więc porównując to z ofertami banków, jest to podobna kwota. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej siedziby, do TBS, czyli ulica Halera 9A. Najlepiej taki kontakt telefonicznie sprawdzić. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, serdecznie zapraszamy.